Historia, którą opowiada Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, była w Żydowskim Instytucie Historycznym opowiadana niemal od jego początków. To zawsze był najważniejszy zbiór i odnosił się do najtragiczniejszych wydarzeń, które dotyczyły też tego miejsca, tego budynku, ludzi, którzy tu pracowali. I przez wiele lat archiwum służyło do opowiadania historii Getta Warszawskiego i martyrologii Getta Warszawskiego. A teraz tą nową budową i nową odsłoną opowiadamy historię ludzi, którzy je stworzyli, którzy byli częścią tej wielkiej historii i których perspektywa w ramach tej wystawy jest bardzo dobrze widoczna. Jednocześnie w Instytucie otwieramy wystawę fotograficzną, czy raczej wystawę sztuki współczesnej, która próbuje współczesnymi środkami wyrazu oddając głos artystom, opowiedzieć o tym miejscu. Bo ten budynek i instytut jest bohaterem tej wystawy tak samo, wystawy stałej. Bo to miejsce przez wiele lat i wiele pokoleń przenosiło w sobie pamięć, przenosi w sobie wielki skarb, którym jest archiwum Ringelbluma i chcemy oddać też hołd temu miejscu. I zaproszone trzy artystki współczesne, Ronit Porat, Agata Madejska i Ania Orłowska na swój sposób te historie opowiadają.